Rozpoczęliśmy mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym. Teraz następuje ciąg dalszy uroczystości. Będziemy bawili się tutaj aż do godziny 24. Aby kontynuować tą ludową nutę, z którą przyszło nam to tak pięknie maszerować na stadion miejski, ja oddaję na samym początku głos naszym Słowiankom. Słowianki to nowa grupa śpiewacza, która zawiązała się w czerwcu tego roku. Dziewczyny wystąpiły po raz pierwszy pod nazwą Perły Nocy, ale później sprawę przedyskutowały i już dzisiaj tutaj debiutują jako Słowianki. Lubelskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Szanowny panie burmistrzu, wielce czcigodni uczestnicy tej wspaniałej dożynkowej biesiady. Żniwna jesteś ziemio, tchnąca zaczynem dzieszy. Mleczna jesteś ziemio, płynąca w chat ościeża. Miodna jesteś, ziemio, szumiąca pól nektarem. Chlebna jesteś, ziemio, wchodząca w krew ciężarem. Stara jesteś, ziemio, od żaren soch żurawia. Święta jesteś, ziemio, obrazem pól przemawiasz. Krwawa jesteś, ziemio, twej męki nikt nie zliczy. Twarda jesteś, ziemio, bo twardość rąk dziedziczysz. Domem jesteś, ziemio, co w cztery ognie zgorzał, a na nim ojciec wyrył, ojczyzna i szczęść Boże. Ten wielce w swej treści brzemienny i wielce wymowny wiersz w tym dniu szczególnym dedykuję wszystkim ludziom rolniczego trudu z serdecznymi życzeniami wszelkiej pomyślności, wszelkich łask Bożych, zdrowia obfitego i szczęścia rodzinnego. Żniwa są ukoronowaniem ciężkiej pracy rolnika. Niech zatem po znojnym trudzie rolniczej pracy dzień dzisiejszy będzie okazją do ofetowania ogromnej dumy dla wszystkich, którzy od zarania żywią i bronią. Niech będzie czasem radości i beztroskiej zabawy. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym uroczystości dożynkowych odbywa się bardzo dużo, marszałek województwa lubelskiego skierował na ręce gospodarza dożynek, pana burmistrza Janusza Urbana, okolicznościowy list, jako że sam nie mógł uczestniczyć, i upoważnił mnie do przekazania swego adresu, co niniejszym czynię. Szanowny panie burmistrzu, wszyscy z dumą podziwiamy dziś okazałe misternie splecione dożynkowe wieńce. Są one symbolem dożynek i doskonale oddają istotę tego najsilniej wpisanego w kulturę polskiej wsi święta. Tworzone z darów pól, sadów i lasów,
Dożynkowe wieńce są widomym znakiem bogactwa polskiej ziemi. Ich finezyjne kształty wychodzą spod palców utalentowanych ludzi, którzy wkładają całe serce w to, by wieniec był jak najwspanialszy. Pragnę gorąco podziękować tym, którzy tworzyli te wspaniałe dożynkowe wieńce. Dziękuję również organizatorom Święta Plonów oraz wszystkim rolnikom za kultywowanie tradycji polskiej wsi i trwanie przy odwiecznych wartościach, za przywiązywanie do tego, co polskie, co nasze, oraz szacunek dla chleba, który tak pięknie wyraża się w uroczystościach dożynkowych. Jan Kochanowski pisał: wsi spokojna, wsi wesoła. Dziś niełatwo jest realizować tę staropolską wizję wiejskiej egzystencji. Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy terenów wiejskich, borykający się na co dzień z różnymi trudnościami. Trzeba jednak zauważyć, że oblicze polskiego rolnictwa, naszych osad i wiosek zmienia się na lepsze. Warto pracować nad tym, by te zmiany nadal szły w dobrym kierunku, by w naszym rodzinnym spichlerzu nie brakowało plonów, a na wsi żyło się godnie i dostatnio. Wierzę, że wspólnie uda się spełnić marzenia o tym, by polska wieś, z owoców której wszyscy korzystamy, była miejscem zasobnym i szczęśliwym. Drodzy Państwo, Święto Plonów to nie tylko okazja do refleksji nad kondycją współczesnego rolnictwa i perspektyw dalszego rozwoju. To również jedyne w swoim rodzaju spotkanie plenerowe, integrujące wszystkie pokolenia mieszkańców wsi i miast. W tym wyjątkowym dniu życzę doskonałej zabawy, wspaniałej atmosfery oraz radości ze wspólnie spędzonego czasu. Z wyrazami szacunku, Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi za przemówienie i przechodzimy do dalszej części naszych uroczystości. Drodzy Państwo, w naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów przekażą na ręce pana burmistrza Janusza Urbana starostowie naszych dożynek państwo, pani Julita Głąb i pan Krzysztof Kusy. Pani Julita Głąb to rodowita bychawianka, jest mieszkanką Bychawy, mieszka przy ulicy Koźmiana. Państwo Głąbowie posiadają 13 hektarów pola, ale może się wydawać, że nie jest to wiele, ale mają 1,5-hektarową plantację malin. Pani Julita pracuje również, a może przede wszystkim zawodowo, w starostwie powiatowym w Lublinie. Jest żoną Adama, mamą Karoliny, która ma 8 lat, i Szymona, który ma 4 latka. Pan Krzysztof Kusa, starosta dożynek gminnych, mieszka w Bychawie przy ulicy Armii Krajowej. Na 30 hektarach ziemi razem z żoną Renatą prowadzi głównie uprawę zbóż, rzepaku i buraków. Pomaga mu w tym żona oczywiście i oraz dzieci Bartek i Magda. Chleb z tegorocznych plonów przekażą starostowie dożynek. Przyjmij, gospodarzu, od nas ten bochen chleba, upieczony ze zboża z naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście, nigdy nie zabrakło. Chleb, będący symbolem pracy i trudu, rolnika ziemi bychawskiej z wdzięcznością od was przyjmuje. Obiecuję dzielić go sprawiedliwie. Drodzy Państwo, następuje teraz dzielenie chleba i za chwilę starostowie razem z panem burmistrzem będą dzielić chleb wśród wszystkich mieszkańców miasta i gminy Bychawa, tak aby tego chleba nikomu nie zabrakło.
Oprócz tego będą Państwo poczęstowani przepysznym ciastem, które upiekły tym razem wyjątkowo nie mieszkanki któregoś z naszych sołectw, a mieszkanki samego miasta Bykawa, osiedla nr 1 i osiedla nr 2. I bardzo serdecznie dziękujemy za to włączenie się w sposób tak piękny, tą swoją pracą właśnie wykonaną pewnie w sobotę, kiedy w tych domach, w gospodarstwach domowych jest najwięcej pracy. Także życzymy Państwu wspaniałego, smacznego chleba z naszej mąki tegorocznej. Ja chciałam powiedzieć, że ten piękny dożynkowy chleb został upieczony w piekarni Państwa Juryckich w Starej Wsi. Burmistrz ze starostami będą dzielić chleb, a ja teraz zapraszam na scenę tutaj wszystkie osoby pod scenę, które chciałyby zabrać w dniu dzisiejszym głos, chciałyby Państwu coś opowiedzieć, nie wiem, w imieniu jakichś wysokich dostojników naszych tutaj wojewódzkich, może powiatowych. Także każdy, kto chciałby w tej chwili powiedzieć coś, bardzo proszę tutaj na scenę. Bardzo proszę, pan...